Siemanko, witam Was na kanale Artur Wilanowski, ze mną Arman, siemano. Siemanko, witam wszystkich. Piąteczka. No i co? Dobry początek, ale nieważne. Powiedz, co Cię tak naprawdę sprowadza ponownie na Grondę? W skrócie, jakbyś mógł powiedzieć. Jest to chęć sprawdzenia się po prostu. W tamtym roku byłem, nie poszło to po mojej myśli. No, bo w sumie dostałem Łazera, tak? Mocnego rywala. Ale rok ciężko przepracowałem, także... Przyjechałem sprawdzić się po prostu, nie? Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to to, że w sumie po Łazarze ślad zaginął, jak z tobą walczył tak naprawdę. Coś tam miał przebłyski, ale nagle chłopa nie ma. Znaczy z tego, co widziałem, to na którejś gali miał walczyć, a nie wyszedł, podobno bo gdzieś zniknął. Dokładnie nie wiem co i jak. No ale tam na relacjach mi obserwujesz, też tam trenuje sobie chłopak. Pozdrawiam jak coś. No i co, co tyle. Muszę zwrócić uwagę na to, że troszkę przybrałeś, mam takie wrażenie i powiedz, czy to jest właśnie z tego względu, że tutaj trzeba no, mieć tą masę, żeby mieć czego uderzyć. Tak, tak, trochę przytyłem, bo w tamtym roku ważyłem 82 kilo, a naważenie było 86, a w tym roku jest 96, także tam sporo kilogramów musiałem nabić przez cały rok. Wiesz co, tak, bo tu waga robi tutaj robotę, tak? Ja byłem chyba najlżejszy ze wszystkich. A tutaj chłopaki same ciężkie konie, także wiesz, musiałem trochę nabić tej wagi, kilogramów, żeby no, była ta siła, za przeproszeniem, tak przyjebania. Okej, muszę Cię zapytać, w sumie jesteśmy dzień przed, więc to wszystko jest jeszcze dosyć takie lajtowe i płynne, ale jakbyś mógł obstawić pojedynek Mario z Goatem, to kogo byś obstawił? Wiesz co, ciężko powiedzieć, bo jeden i drugi naprawdę są twarde bijoki z charakterem. Ciężko mi powiedzieć, wiesz, pół na pół bym tak obstawiał, chociaż no nie wiem, ciężko mi powiedzieć, nie? Bo i bardzo szanuję i jednego i drugiego, tak z szacunkiem o nich się tam powiadam czy coś, ale naprawdę to są chłopaki z Liga Wyższa, więc no ciężko mi powiedzieć. Okej, to idąc za ciosem, to jeszcze Cię zapytam, miałem w głowie inne pytanie, ale pójdziemy w stronę pasa. Jakbyś mógł powiedzieć, no czy jesteś za Polakiem, Balboą, czy jego przeciwnikiem, jak to wygląda? Wiesz co, za swoim jestem, czyli za Balboą, tak powiem. Okej, okay. No właśnie, bo u Ciebie ta narodowość chyba taka mieszana, nie? Tak, tak. Ja jestem Ormianinem, urodziłem się w Armenii, ale od 22 lat mieszkam w Polsce, także czuję się w 100% Polakiem. Ja pamiętam, jak właśnie siedzieliśmy sobie na kanapie tam w hotelu i się Ciebie pytałem o też imię, żeby jak dobrze wymówić coś, dlatego teraz bezpiecznie ksywa. Tak, Arman to moje imię i tu większość też, ksywa, imię, tak, także tak, jestem Arman. Dobra, jeszcze biorąc pod uwagę właśnie te przygotowania i to jest moje to pytanie wcześniejsze, bo tak zerknąłem sobie na Instagrama szybko do Ciebie i mówię, kurde, w maju byłeś właśnie taki szczupły czy coś i czy to jest właśnie zdjęcie z jakichś wcześniejszych czasów, czy po prostu tak nagle przybrałeś tej masy? Wiesz co, nie, tą masę robiłem, można powiedzieć, okres masowy, przepracowałem dobrze. Po prostu wziąłem się za konkretną robotę od tamtego roku po walce. Zrobiłem 2 tygodnie przerwy i po tej przerwie od razu zacząłem tam ciężko zapierdalać i wiadomo, trochę tego jedzenia tam jeść, tego ryżu, jak nie jakieś kanapeczki, jak to Robert Burnejka mówi, tylko jakieś tam stejki. Także cały okres masowy to są ponad rok czasu, tak. Dobra, poruszyłeś też te kanapeczki. Czy oglądałeś tego High League'a? Wiesz, co tam się wydarzyło? Jak to wygląda? Wiesz co, ja nie oglądam tych freakowych tam federacji. Jedynie tam zawsze na YouTubie mi się tam rzuci. A o jaką walkę chciałeś się zapytać? No, Diego z Denisem, co nie doszła do skutku i jak ty w ogóle postrzegasz to? No, w sumie Denis też kiedyś walczył na Grondzie. Don Diego nadal walczy na Grondzie. No i jakbyś, w sumie jakie jest twoje stanowisko pod względem, powiedzmy, kto by wygrał? To jest pierwsze moje pytanie. A drugie, jak ty w ogóle się czujesz z tym wszystkim, co się tam dzieje, wiesz, dookoła tego wszystkiego, te wszystkie afery i tym podobne? No co, wiesz co, jeden i drugi to są po prostu sportowcami z krwi i kości, może tak powiem. A dwa, w tych freakowych walkach to tam za dużo krzykaczy jest. Wiesz, jak jest za dużo tych krzykaczy i po prostu robią szum wokół siebie, a nie mają takich umiejętności, to dwa, a trzy, kto by wygrał? Ciężko mi powiedzieć. Pół na pół bym tak obstawiał. Nie chcę nikogo tam faworyzować, ale pół na pół, no to, bo oni chyba w MMA mieli się bić, tak? Tak. To też trochę inaczej by to wyglądało, bo Denis chyba tam był cięższy czy coś. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć.
Rozumiem. To jeszcze biorąc pod uwagę te wszystkie rzeczy, które się dzieją dookoła, czyli powiedzmy te E60, e-konfidenci w ogóle, uważasz, że to w ogóle w dobrym kierunku zaszło, czy trochę przekroczyło już pewną sferę i barierę? Wiesz co, nie wiem skąd to się... Znaczy wiem, że tam z jakichś tych frikowych gal to się wzięło, to ale kto... Denis zapoczątkował chyba te słowa e-confident i E60. Mi się wydaje, że chyba rodzina Murańskich to zaczęła. Aha, okay. To jeszcze wcześniej, bo tam na YouTubie coś tam wyskakiwało. Trochę, nie wiem, przesadzają chyba z tym. No ale tam nie wiem, nie wchodzę w ten świat, nie interesuję się, kto tam kogo nie sprzedał, czy coś tam. Mnie to po prostu nie obchodzi. No. Spoko. Co do walki, to myślę, że jeszcze jutro na spokojnie porozmawiamy, tak więc życzę powodzenia. Dzień. I piąteczka. Piąteczka, dziękuję. Dzięki bardzo. Wielkie.